Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku rozmów z naszymi wspaniałymi kursantami. Ze mną Marceli, długoletni słuchacz Encio, były nauczyciel matematyki i specjalista IT. Zapraszam na rozmowę z Marcelim. Na wstępie, skąd się wziąłeś w Encio? Skąd się wziąłem w Encio? Oj, to dobre pytanie, bo to już było tak dawno, że nie do końca pamiętam. Nie no, żartuję, oczywiście, że pamiętam. Można powiedzieć, że z polecenia. Krystian mi zachwalał Encio. No i jednego dnia postanowiłem, że spróbuję. I przyszedłem do was, umówiłem się na lekcję próbną. No i od tej lekcji próbnej już tam zostałem u was. Pamiętasz te pierwsze zajęcia? Pamiętasz tą próbną lekcję, ten rozruch? Ależ oczywiście, że tak, do dziś dnia pamiętam. Chociaż to już parę lat temu było. Tak, pamiętam doskonale, pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy również o filmach. No i pamiętam właśnie, że dość się stresowałem, jak to będzie powrócić do ławy szkolnej. Może to nie do końca taka szkolna ławka, ale jednak coś w tym stylu. I pamiętam, że troszkę się tego stresowałem, jak to będzie, ale doskonale pamiętam, że teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ten stres był zupełnie niepotrzebny, bo tą pierwszą lekcję wspominam bardzo mile, bardzo pozytywnie i skończyło się bez takiego stresu, którego się obawiałem. Marceli, ten początek to były lekcje indywidualne, a potem stopniowo był duet, trójka i teraz jest was czworo na zajęciach. Dobrze to pamiętam? Tak, dokładnie tak. Początkowo były to zajęcia indywidualne, najczęściej z tobą, ale również się zdarzały zastępstwa, czy też, no tak to można chyba nazwać, zastępstwa z innymi lektorami, czy też lektorkami z Encio, które też zawsze wspominałem bardzo, bardzo pozytywnie, bo to uważam, że jednak taka, wiadomo, człowiek się przyzwyczaja do osób, do nauczycieli, do lektorów, natomiast od czasu do czasu taka zmiana też jest bardzo pozytywna, bo można porozmawiać z kimś innym, spotkać się z kimś innym. A właśnie, najczęściej na tych naszych zajęciach, ja to tak wspominam, że co właśnie bardzo mile wspominam, że rozmawiamy, co jest dla mnie właśnie najfajniejszą częścią zajęć, a nie siedzimy w podręczniku od strony 15 do 16, czy też 17, albo i dalej, tylko właśnie rozmawiamy. Więc właśnie takie od czasu do czasu zmiany tego lektora, które były podyktowane różnymi rzeczami, że ja zmieniłem godzinę, albo ktoś się rozchorował, czy no różnymi rzeczami takimi życiowymi, wspominam właśnie bardzo, bardzo pozytywnie. Ale tak jak powiedziałeś, dokładnie, najpierw były to zajęcia indywidualne, później do mojej grupy, chyba tak mogę powiedzieć, dołączyła Sylwia. Trochę się tu stałem samozwańczym, tak, szefem grupy. Później Basia i jako na razie przynajmniej ostatnia osoba, która się pojawiła w naszej grupie, to Agata. Teraz jest nas czwórka i no jak się odnajdujesz? Czekaj, no to w takim babskim towarzystwie. No tak, właśnie. W babskim towarzystwie jestem zdominowany tutaj właśnie na tych naszych piątkowych zajęciach przez panie, no ale staram się jakoś tam... Bardzo dzielnie, nie? Bardzo dzielnie, nie dajesz się zdominować. Dziękuję, chociaż każda z pań tutaj no, jest inną osobowością, myślę, że taką każda jest specyficzną osobowością, więc tutaj naprawdę muszę się starać, żeby się nie dać zdominować paniom. Takie moje zamierzenie, żeby na te zajęcia każdy coś wniósł i każdy z nich coś wyniósł. Myślisz, że to się udaje? Tak, myślę, że to się doskonale udaje, bo właśnie tak jak powiedziałem, w mojej opinii każdy z nas w tej grupie jest trochę albo nawet bardziej niż trochę odmienną osobowością. Natomiast myślę, że te osobowości nie przeszkadzają sobie nawzajem, tylko właśnie tak jak powiedziałaś, każdy wnosi coś
fajnego do tej grupy, coś innego. Dzięki temu reszta też coś wynosi. Mamy przecież Sylwię, która tu nas raczy różnymi newsami z Bochni, bo jest osobą bardzo aktywną. Mamy Basię, która ma bardzo fajne poczucie humoru, która też ma różne fajne pomysły na swoje biznesy. Mamy Agatę, która jest zawsze przygotowana do tych zajęć, gdzie no nie wiem, czy to mogę tak powiedzieć, bo to będzie mało dydaktyczne, że kurczę, mi się gdzieś tam niekiedy zdarza być nie na bieżąco być może z zadaniami i mi wtedy głupio, jak Agata zawsze jest, i tylko zresztą Agata, bo pozostałe dziewczyny też, więc każdy właśnie z nas jest... Jest jeszcze ta nasza grupa na Messengerze, grupa, która nas tak jak i grupa, czyli a jednak piątek, tak jak i nasza grupa na zajęciach, tam zawsze można coś dopytać. Tam też się sporo dzieje, można zapytać, można coś się dowiedzieć, a nuż przed lekcją albo i po. No, to też zawsze ratuje sobie, nie myślisz? Tak, tak, tak. Grupa jest bardzo fajna, na Messengerze jest bardzo fajną rzeczą, bo mamy kontakt cały czas ze sobą, nie tylko właśnie w piątki. Ale praktycznie jesteśmy cały czas online i tak jak powiedziałeś, można właśnie coś dopytać i jak mi wyleci z głowy, co to było na zadanie, to Sylwia zawsze odpowie, a Agata już pewnie ma zrobione. Marteli, myślisz, że jak ci się wydaje, taki klucz do sukcesu w nauce języka, to nie wiem, systematyczność czy... Może jakaś tajna wiedza na temat motywacji, czy to słówka, czy to gramar, czy to mówienie, czy słuchanie. Jak myślisz, gdzie leży tajemnica sukcesu w nauce języka? Gdybym znał jakąś tą taką tajną i cudowną regułę na właśnie sukces w nauce języka, no to... To bym pewnie już tutaj 5 językami władał albo i większą ilością. No nie znam niestety takiej tajnej jakiegoś sposobu. No myślę, że tutaj systematyczność jest stety czy niestety najważniejsza. No niestety dlatego, że pewnie nam ludziom, już dorosłym, którzy uczą się, czy to języka, czy czegokolwiek innego tak naprawdę, pracującym, pewnie tutaj w tej systematyczności troszkę może przeszkadzać praca, ale myślę, że ta systematyczność jest tutaj bardzo ważna, może i nawet wręcz kluczowa, ale myślę, że również bardzo ważną rzeczą jest to, co mi się tutaj w ENCE udało znaleźć, a mianowicie to, żeby nie bać się tych lekcji, żeby nie traktować tego jak zło konieczne, jak coś, do czego mnie ktoś przymusza, bo nikt mnie nie przymusza, tak? Ja już nie jestem gimnazjalistą, czyli licealistą, nad którym ktoś tam stoi. Tak jest, tylko sam zdecydowałem, że chciałbym chodzić na te zajęcia. Więc właśnie taka pozytywna atmosfera na zajęciach, brak strachu przed tymi zajęciami, myślę, że przynajmniej dla mnie jest też dużym kluczem do sukcesu w nauce, w tym przypadku języka obcego, ale myślę, że to się tyczy nauki czegokolwiek. Marceli, a no chodzisz, ważnie chodzisz tam pod tą górkę tutaj, pod Polną chodzisz. Teraz na Łączach chodzisz. No myślisz, że wychodzone są jakieś postępy, widzisz u ciebie, mniejszy siebie w rozmowie po angielsku, widzisz postępy za ten czas? Widzę. Może to tak trochę brzmi, że no, może nie, że chcę się chwalić, ale tak, widzę postępy. Przede wszystkim właśnie jak dla mnie takim największym postępem, czy nawet można powiedzieć sukcesem, jest właśnie to, że w końcu w dużym stopniu, bo może jeszcze nie tak w 110%, ale w dużym stopniu pozbyłem się lęku przed mówieniem. Bo właśnie pamiętam przed tymi pierwszymi zajęciami, o które pytałaś wcześniej i mówiłem tam o jakimś stresie, to właśnie ja bałem się tego stresu, że o rany, a ty mnie coś zapytasz, nie ukrywajmy, znaliśmy się wcześniej, to dla mnie też był jakiś tam, też mimo wszystko stres. Tak? I tak troszkę się bałem, sobie mi się porany. Ela zapyta,
a ja walnę jakąś gafę, źle coś powiem i co to będzie? No i na pewno nie jedną gafę, czy na tych pierwszych zajęciach, czy na każdych kolejnych walnąłem, no ale dalej się znamy, dalej się do mnie odzywasz, dalej się widzimy, nie tylko... Chodzisz, Marceli, więc chyba coś... Więc to chyba się właśnie nic nie stało, że gdzieś tam w tym mówieniu jakąś gafę popełniłem i uważam to za swój taki mały sukces, że właśnie pozbyłem się takiego tego lęku, że no co to będzie, jak ja mówiąc po angielsku w tej trzeciej osobie znowu tej eski, kurczę, zapomnę, no bo mi się nie raz zdarza jeszcze, tak? Właśnie przed tymi pierwszymi zajęciami na przykład czegoś takiego, tak, przed czymś takim się stresowałem, a teraz uważam, że no trudno, no pomyliłem się. Na lekcji, wiadomo, lektor zwróci uwagę po to, żeby skorygować ten swój błąd, żeby go nie utrwalać. W życiu takim codziennym, gdyby to nie była lekcja, tylko rozmowa z kimś na ulicy, na wakacjach, w pracy, no to mniej lub bardziej, ale ta osoba zrozumie, tak? Nawet jak tej przysłowiowej eski się nie doda. A Marceli, był taki moment, że taki zewnętrzny moment jakiegoś zderzenia się, że musiałem, że sprawdziłem, nie wiem, gdzieś pojechałem, może ktoś przyjechał, taki moment, że przetestowałeś te swoje umiejętności? Tak. Jak najbardziej. No oczywiście wakacje, no teraz przez sytuację, jaką mamy, no to nie wiadomo, jak będzie z tymi wakacjami, ale wakacje myślę, że były takim dość naturalnym momentem, kiedy te umiejętności językowe człowiek miał częściej możliwość zweryfikować rzeczywistości, no bo wakacje to taki czas, gdzie bardzo często gdzieś wyjeżdżamy. No i wtedy podczas tych wyjazdów... Ja pamiętam pocztówkę twoją z wakacji, którą zaadresowałeś na Entio. Teraz sobie już przypomniałam. Tak. PS, że myśmy się uczyli takiego porządnego zwrotu na parasolkę słoneczną. Tak. I tak mówią umbrella. Dokładnie tak. Też to doskonale pamiętam. Tak, bo ty mi właśnie tłumaczyłaś, że umbrella to jednak nie do końca jest... Jest dobre. A tu człowiek pojechał i... Słowem, a tam jednak użyli. No i właśnie, też użyli z błędem. No i co się stało? I turyści zrozumieli, czy ktoś tam ich o to, nie wiem, okrzyczał? Nie, wszystko było okej. Okay. Bo to też to, czy ja chcę się dogadać w Hiszpanii o drinka, czy chcę jakieś biznesy załatwić, czy z królową angielską tą herbatę wypić, no też może taka sytuacja, no... Co komu potrzeba, no tak. No ja się śmieję, ja wiem, w pracy wiadomo, to też jest jakieś świadectwo, prawda? No te błędy też jakoś tam nas pokazują, ale nie o to chodzi, żeby je na pierwszej lekcji, tak. Bardzo się cieszę, że tak to odbierasz. No i tak chyba się to na tą motywację przekłada, bo o to też chciałam pytać, jak, no co zrobić, żeby gdzieś po drodze, bo... Ta, no nauka to nie ma się co oszukiwać, to jest proces na lata, to jest takie hobby, no może nawet i na całe życie, prawda, to nie da się tak załatwić w rok. No jak się gdzieś tam po drodze, nie wiem, nie rozmyślić, nie rozprężyć, to co, myślisz, że tą atmosferą na zajęciach, nie wiem. Myślę, że tak, że między innymi właśnie tą atmosferą, żeby nie tego jako takie zło konieczne. Bo tak jak właśnie powiedziałem, zwłaszcza my ludzie dorośli, tak, no to już nad nami nie ma kto stać z tym batem i o, idź tam na angielski. Więc myślę, że właśnie ta atmosfera, żeby się nie bać tych lekcji, już tu nawet abstrahując, czy to jest język angielski, czy cokolwiek innego, i żeby też czerpać właśnie jakąś przyjemność z tego. No i właśnie te nasze piątkowe teraz się tak złożyło spotkania, no dla mnie też są taką odskocznią po całym tygodniu pracy. Można z kimś się spotkać, niestety teraz online, ale można porozmawiać, można się pośmiać, można właśnie wymienić swoje myśli, doświadczenia. Tak, o czym można porozmawiać?
tam ciekawostek na tapecie? No, my na naszych zajęciach to chyba o wszystkim rozmawiamy, a chyba najrzadziej o tym, co tam wcześniej było zaplanowane do rozmowy, tak? Bo chyba jako grupa, która potrafi zmienić w locie, zmienić temat zajęć, to no nie wiem, czy masz taką drugą grupę jak nasza, pochwal się Boże, bo ja mam wrażenie, ja oczywiście nie uczestniczę w zajęciach innych grup, ale mam wrażenie, że nasza grupa jest tutaj no, dość prężna pod takim względem. Jeszcze raz, bo znowu coś przerwało? Tak tematycznie rozwojowa to jest grupa. Tak. Tematycznie jest grupa rozwojowa. I tu muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony tym, że ty za tym nadążasz, bo my rzucimy jakiś temat zupełnie inny niż tam, nie wiem, gdzieś sobie tydzień wcześniej planowaliśmy, po czym ty pod koniec zajęć, czy w połowie zajęć przynosisz nam stertek serówek na ten temat, który myśmy tak ad hoc wymyślili. I skąd ty to bierzesz tak nagle te kserówki z tysiącem słówek na ten temat, z ćwiczeniami, a to z krzyżówką, a to dodatkowy filmik na internecie, no powiem ci, że... Dała wam w ciebie. Była krzyżówka. Ostatnio tak jakoś... A tyś zrobił Marceli tą krzyżówkę? Ależ oczywiście, że tak. Tak. A hasło jakie było? Tam nie było hasła. Ach, tak jest. Nie było tam hasła. Brawo Marceli, nie było. Tak. Nie dałem się nabrać. Marceli, ostatnio... Kurczę, ale popatrz, był konspekt, te diety takie, pięknie to realizowany był temat, fake newsy, w ogóle newsy, koronawirusy. Tak, no ale to fake newsów to myśmy chyba właśnie tak przeszli, na którychś zajęciach tak troszkę właśnie ad hoc, dopiero później ten temat był, że tak powiem, pociągnięty, bo to nie tak czasami było, że na którychś zajęciach żeśmy cię coś tam zagadali na ten temat. Czy nie takie było źródło tego tematu? Może i to tak było, ale tam taki super tam TED był do tego. On mi się tak bardzo podobał, o tym jak się te fake newsy rozchodzą. Tak. Później ten TED pocięłam na takie do wstawiania krótkie fragmenty. Ale to może to tak, może wy byliście prekursorem, bo później mi się ten temat spodobał, ja go też realizowałam na innych zajęciach, ale to może i to tak wyszło pod was. Mi to tak się kojarzy, że parę tygodni temu w ramach właśnie naszych luźnych rozmów na początku zajęć coś to właśnie przeszło na temat fake newsów i później na kolejnych zajęciach. Ależ mi zadał klinę, ja się teraz będę zastanawiał, bo właśnie tam był taki arkusik piękny na rzeczy strony, tam słówka były, przecież tam piękne było, bias, takie słówko, że ktoś jest stronniczy, albo że sensational coś jest, to się nie wzięło tak z głowy. Ale czy może było tak, że wyście mi to zadali, no to potem ja zadałam wam. No to dokładnie tak. To tak przecież się musi... No, to jest właśnie to, co przed chwileczką mówiłem właśnie, że my tutaj staramy się te tematy co chwilę zmieniać, ale ty za tym nadążasz i od razu nas zasypiesz. Jak już nie na tej, od razu na tej lekcji, to na następnej jak najbardziej. No albo na Messenger tam coś może przyjść. Albo na Messengerze, dokładnie. Pogoni po łączach. Marceli, a popatrz, ty powiedziałeś, że niestety, że my, no ty informatyk, człowiek komputerów i ty mi mówisz, że my niestety w online? To ja się... Znaczy, niestety, pewnie jak wszystko ma to dobre i złe strony. Niestety dlatego, że no już po ile? Ponad dwa miesiące, dobrze ja to liczę, tak, ponad dwa miesiące przecież. A ponad, Tak, trwa u nas taka sytuacja epidemiologiczna, więc no mi po prostu już tak mówiąc prywatnie zaczyna doskwierać to siedzenie w domu, więc pod tym względem mówię niestety. Natomiast uważam, że właśnie ta forma zajęć, elektroniczna forma zajęć, online'owa forma zajęć, ma również dużo plusów. Tu jestem też pod wielkim wrażeniem, że no tak sądząc po naszej grupie, myśmy się przesiedli
może nie z dnia na dzień, ale z tygodnia na tydzień na zajęcia z zajęć stacjonarnych na zajęcia online'owe. Ja nie kojarzę, myśmy nie mieli żadnej przerwy w tych zajęciach spowodowanej koronawirusem, więc tutaj duże... Tak, chyba my normalnie mieliśmy zajęcia, bo środek zamknięte szkoły, czwartek już nie było... Myśmy mieli jakoś, no jakoś to tak było. Tak. W ogóle teraz tak, to przepraszam, taką dygresję zrobię, ale mi się przypomniało, że teraz mi się przypomniało, że myśmy w ogóle troszkę wyprzedzili epokę w tych zajęciach online'owych. No. Bo pamiętam, to było gdzieś chyba pod koniec lutego, albo w połowie lutego tego roku. Ja byłem na delegacji i pamiętam, wracając z Warszawy na wysokości Kielc, ja się łączyłem z wami już. To były Kielce. Tak, ja co drugie słowo słyszałem, ale tak, z samochodu się z wami łączyłem. To były moje pierwsze zajęcia online'owe. Tak, ty byłeś w trakcie, no. I tak. To było na zasadzie samego dźwięku. Myśmy cię tu mieli jako głos w sali. Tak, z dziewczynami my tutaj byłyśmy, nawet tu w tym pokoju z Big Benem, dokładnie. A ty gadałeś do nas, ale pamiętam, że to szumiało, że to dlatego tak. Kielce to było to. Tak, to szumiało, no ale to były warunki takie bardzo, bardzo spartańskie, bo ja jechałem samochodem. Pamiętam właśnie, że na wysokości Kielc była burza, czy tam wiało strasznie. Więc jakość tego połączenia była kiepska. Natomiast właśnie, tak mi się teraz przypomniało, bo uważam, że takie zajęcia, takie właśnie choćby nawet jak wtedy mieliśmy jako właśnie prekursorzy tej metody, albo tak jak mamy teraz, uważam, że one też mają też tą wartość dodaną, że przecież w takim życiu, w rzeczywistości, gdy my używamy tego języka obcego, zwłaszcza jak już mówimy tutaj w pracy zawodowej, to przecież w dzisiejszych czasach bardzo często są rozmowy, czy to przez telefon, czy to przez Skype'a, przez Teamsy, czy przez inne narzędzia. Czyli właśnie są te rozmowy nie face to face, tylko właśnie poprzez jakieś narzędzia komunikacji zdalnej. I właśnie nawet dzisiaj rozmawiając, ja już chyba ze dwa razy powiedziałem, że gdzieś tam cię nie słyszałem, że coś przerwało, prawda? I to są te takie niedogodności, ale które właśnie jak my na tych zajęciach to sobie wyćwiczymy, to później w tym rzeczywistości, prawda? Tak, już to dla nas jest takim szokiem. Już wiemy, jak się zachować, bo przecież w takim rzeczywistym używaniu języka rzadko jest tak, że speaker mówi do nas pięknie, powoli, głośno i wyraźnie. A połączenie jest idealne. No. Tak, nawet nie tyle połączenie, co siedzimy w wygłuszonym pomieszczeniu, w studiu nagrań jakimś, gdzie żadne szumy z zewnątrz nie dochodzą. No raczej rzadko się z tym spotkamy, tylko raczej właśnie przez telefon, gdzie gdzieś coś tam będzie czyszczało, przez internet, gdzie właśnie to połączenie zerwie. Albo właśnie gdzieś tam, nie wiem, w restauracji, gdzie w tle będzie grała muzyka, albo i będą inne rozmowy. Jest taka wartość dodana, czyli wychodzimy naprzeciw całej tej rzeczywistości, bo trochę się musimy w tej nowej rzeczywistości jakoś odnajdywać, bo chyba to tak będzie chwilę. Jak ty, Marceli, myślisz? No myślę, że niestety chyba tak, że chyba to chwilę będzie, nad czym ubolewam, bo jednak... No mi brakuje, tak jak powiedziałem wcześniej, takiego normalnego wyjścia z domu, tak? Normalnej perspektywy wyjechania na wakacje. Natomiast myślę, że faktycznie niestety troszkę jeszcze będziemy musieli się z tym borykać, a już myślę też, moje takie drugie przemyślenie jest takie, że nawet jak już wrócimy od strony medycznej do normalności, to myślę, że taka sfera biznesowa, zawodowa zmieni się już nieodwracalnie. Myślę, że teraz więcej firm przejdzie właśnie na tą taką pracę zdalną. Nie każda firma oczywiście w 100%, ale jednak więcej firm przejdzie na taką pracę zdalną. Dla mnie to nie jest jakaś nowość, bo ja od 3 lat pracuję zdalnie, mam do biura, oralne, całą Polskę bym musiał przyjechać do biura, bo biuro jest w Gdyni, więc mam strasznie daleko do biura.
ale więc dla mnie to nie jest aż taka duża nowość pracować zdalnie. Natomiast widzę, że dużo branż wcześniej tak nie pracowało, a teraz zostali do tego zmuszeni i nagle widzą, że tak się da. W związku z czym myślę, że nawet właśnie jak już rzucimy od strony medycznej do takiej normalności, to sporo branż zostanie w pewnym stopniu właśnie na takiej pracy zdalnej. No bo przecież ona jest dla pracodawcy tańsza. Ja myślę, Marceli, tak jak mówisz, i na pracy, i na edukacji. Myślę, że to też, sądzisz, zostaną te... No ja tak, i Wencjo na pewno, wrócimy do tych kursów stacjonarnych, bo wiem, słyszę, że mnóstwo osób za tym tęskni. Ja też lubię cały ten gwar, lubię, cieszę się, że przychodzicie, czekam zawsze, ogromnie ten piątek lubię i te nasze lekcje. Ale myślę, że część lekcji zostanie w online z różnych przyczyn. Teraz na przykład też dołączają w ogóle ludzie, którzy no, są z drugiego końca Polski. Więc, no właśnie. Więc na pewno zostaną kursy stricte online'owe i widzę, że jest na to zapotrzebowanie, że gdzieś w głowie przestawiamy się, tak jak mówisz, i z pracą, i z nauką. No chyba jakoś no, czasy się nam trochę zmieniają, nie? Tak, troszkę się nam czasy zmieniają. Nawiązując do tego, co mówisz, to ja mam nadzieję, że faktycznie wrócimy do tych naszych piątkowych spotkań takich na Polnej, że znowu będę miał pod górę do nauki języka angielskiego, mówiąc w przenośni. Ale właśnie, bo te spotkania też były fajne, bo przecież myśmy zmieniali kiedyś już lokalizację, byliśmy na ulicy Białej 23, tak, na gościnnych występach, więc to było wszystko bardzo fajne. Natomiast właśnie mam nadzieję, że jak, nawet jak już wrócimy do takiej stacjonarnej do spotkań, to mam nadzieję, że jednak zostanie w naszej grupie też taka opcja online'owa, bo właśnie w mojej pracy no ja niekiedy muszę gdzieś wyjechać, prawda? I jeżeli jadę na delegację akurat w tym dniu, kiedy są nasze spotkania, no to niestety nie zawsze mogę wrócić na to nasze spotkanie z delegacji, ale właśnie tak jak już kiedyś to przećwiczyliśmy, nawet w samochodzie można się połączyć, a już nie mówię z hotelu, to przecież wtedy już w bardzo przyzwoitych warunkach można by było dołączyć do tego kursu, więc myślę, że to jeżeli zostanie taka opcja, to będzie dużym plusem. Popatrz teraz nawet ostatnio, przedostatnio chyba, ciebie nie było, no i to jest to, co ja uwielbiam w Zoomie i ja mogę to nagrać. Tak. To już nie jedne zajęcia, na których ciebie nie było, a to raz kogoś innego nie było. Ja nagrywałam i no i potem komu trzeba, to się zapisze. Ja to pobieram i udostępniam wam te zajęcia potem do oglądania. I ja wiem, bo każdy z was, już to jakoś tak było, że nagrywałam, bo ciągle kogoś. To było, jakoś było po trzy osoby, kogoś tam ciągle nie było, ktoś o te zajęcia prosił. I ja wiem, że wy te zajęcia oglądacie, mimo tego, że jest opcja, że każde zajęcie, na których mnie nie ma, mogę sobie odrobić w innej grupie. Mogę przyjść we wtorek, mogę przyjść w poniedziałek wieczorem. Ale mimo tego ja widzę, po prostu widzę z doświadczenia, że wy wolicie te zajęcia obejrzeć. No bo każdy coś tam innego gdzieś ma. No bo we wtorek, bo w poniedziałek, bo tamto, bo tu dzieci tańczą, bo tu mam inne spotkanie jeszcze umówione. Zgadza się. Oglądasz, Marceli, te nasze nagrane lekcje? Tak. I uważam właśnie, że to jest bardzo, bardzo fajne, bo znowu ja cały czas mówię z perspektywy już człowieka dorosłego, pracującego. No i no nie ukrywajmy, dla mnie jednak, no mówiąc wprost, większy priorytet musi mieć praca niż nasze zajęcia. Ja mam pracę taką, którą nawiasem bardzo lubię, ale mam pracę taką, gdzie muszę co jakiś czas gdzieś wyjechać i trudno, żebym ja wszystkie spotkania sobie ustawiał tylko i wyłącznie pod na przykład mój język angielski. Owszem, ja i tak staram się w piątki jak najmniej wyjeżdżać, choćby nawet przez korki na drodze, tak? Więc tutaj akurat ten piątek dla mnie jest dobry, natomiast niekiedy tak czy siak się zdarzy, że muszę wyjechać. Czy jakiekolwiek inne obowiązki człowiekowi wypadną, to właśnie to nagranie jest takim no fajną rzeczą na odrobienie tych zajęć w tej grupie, bo owszem, fajna też jest możliwość
pójścia do innej grupy. Natomiast już właśnie inna grupa, no to już na pewno bym tam nie miał tego zadania, co trzeba było mieć, bo skąd bym go miał wiedzieć. A to nie jest problem po naszej stronie. A, kurczę, to się wkopałem. Czy udostępnicie, co było na zadanie? Nie, to oczywiście żartuję, ale to już jest, już jest... Już coś, to cały ten mechanizm się gdzieś tam zakłóca. To, no, zawsze jest wybór, prawda? Mogę tu, mogę... No wiadomo, kiedy słuchasz, to jest... No to są twoje bardziej bierne zajęcia, prawda? Chociaż Agata mówiła, że śmiała się i dogadywała wtedy, kiedy było trzeba, więc... Może trzeba będzie w tych nagraniach robić takie puste wstawki, że pytać wirtualnie tej osoby, której nie ma, zrobić pauzę. And you, Marceli, what do you think? Do kogo tego ziemniaka przerzucisz, prawda? Tak jak ostatnio mówiliśmy. Tak, dokładnie. Więc do tej osoby właśnie, której nie ma, też tego ziemniaka można przerzucić. No i ta osoba sobie pogada trochę sama do siebie, ale co? W sumie może też nagrać i to później wysłać. Może, jak najbardziej, na Messenger. To pomijam, że gadanie do siebie jest świetnym sposobem na rozwój języka. To naprawdę jest ekstra technika. No, są to konsultacje wtedy na najwyższym szczeblu. Fajnie z mądrym porozmawiać. No, o, posłuchać eksperta. Tak, tak, tak. Tak, tak. Marceli, strach przed mówieniem mówi, że udało się pokonać. Postępy są, chodzisz, zadanie robisz, wymarzony uczeń. Miło mi to słyszeć. Marceli, bardzo ci dziękuję za odpowiedzi na moje pytania, za ten wieczorny czas, jaki nam poświęciłeś. Zapraszam w piątek. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za miłą rozmowę. No i właśnie widzimy się i słyszymy w najbliższy piątek. Zapraszam na Zoom. Do zobaczenia, Marceli. Pozdrawiam. Dzięki, pa.